No i mamy wagon pierwszej klasy, czyli 112A. Ja muszę zapamiętać, że wagon 111A to jest druga klasa, zielony, zielono-kremowy, a czerwono-kremowy jest 112A. To zawsze się myliłem. No i mamy wagon pierwszej klasy, on jeszcze nie jest dobrze wyschnięty, świeżo sklejony. Góra jeszcze. Oczywiście wózki, emaglemos. Tak. Wszystko dociążone ciężkim balastem. Nad wózkami są nakrętki bardzo grube. W środku też jest metal. Także mam fajny wagon pierwszej klasy. To model skończony. I wagon pierwszej klasy jest na makiecie. Także potem osobno nagram filmik z pełnym zestawem. Teraz chcę zaprezentować właśnie wagon osobowy klasy pierwszej PKP czerwono-kremowy. Także mam już teraz też takie wagony. Zobaczymy, jak będzie się na łuku skręcał, bo jeszcze nie jeździłem. Zobaczymy, czy nie będzie przeszkadzać te schodki, ale zobaczymy na jeździe. Dobra, i wagon pierwszej klasy jest. Tylko teraz, zanim zaprezentuję kompletny zestaw, to muszę po prostu teraz przygotować sprzęgi. Czyli z jednej strony muszę odpowiednio ponaginać. Czyli tradycyjnie, jak mam wózki maglemos, to tą stronę mam nieruszoną. Tą stronę sprzęgu będę zaraz zaginał to oczko delikatnie w dół. Czyli potem fajnie by mi się wszystko sprzęgliło. Także wagon pierwszej klasy czerwono-kremowy jest i mam też, także wnętrza nie mam, bo tak jak wspomniałem, wnętrza nigdy nie będę robił. Tym bardziej, że tutaj w tym wydawnictwie nie ma wnętrza, jest szkielet. A to mogą być na przykład okna pozasłaniane, bo słońce bardzo mocno świeci. Wszyscy zasłonili okna kutrynką, firaneczką i tak mamy wagon. Bardzo ładne, czerwono-kremowe, pierwszej klasy, PKP, elegancko. Zawsze miałem marzenie mieć skład PKP Energetyka. Marzenie się spełniło, mam model kartonowy, tylko tutaj mam stonkę PKP Energetyka, mam wagony. Spełni się niedługo marzenie mieć skład międzynarodowy RegoJet. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, bo pisze się RegoJet, ale chyba się wymawia RegoJet. No nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, czy dobrze mówię, czy nie wiem, bo wydawnictwo czeskie wydało właśnie model lokomotywy w skali H0 w malowaniu RegoJet. To po wypłacie sobie kupię. Po wypłacie, chociaż kosztuje 8 zł, ale w tym wydawnictwie WAG trzeba kupić zamówienie minimum na 50 zł. To sobie dokupię jakieś za grosze budynki
Tak, żeby całość wartość była 50 zł. To sobie kupię po wypłacie. A wagony, regojety to sobie pomaluję. Kupię sobie u pułkownika żółte. A czy żółte? U pułkownika sobie kupię wagony Emaglemos w Osynkanie. Kupię sobie 3 wagony. Może 4. Zobaczymy. I sobie przemaluję na żółto i będę miał regojet składzik. Będę chciał tą lokomotywę zrobić sobie właśnie w wersji jeżdżącą, ale już z napędem. Nie jak dumny, tylko napęd. To tam nie wiem, jaka ta lokomotywa długa będzie. Kupię, pomierzę sobie i zobaczę, może jakiś tanią lokomotywę mechano, czteroosiową. Jak się nie uda, może raczej może akurat się uda. A jak nie, to posiadę Danielowi. No i zostanie mi jeszcze jedno marzenie. Kiedyś może się uda. Może kiedyś się uda kupić tanio nurka PKP Intercity. Nurka w malowaniu Intercity. To jest takie marzenie też. Może nie wiem, bo nie mam modelu kartonowego Intercity nurka. Nie widziałem nigdzie. To też może by się zrobiło w wersję jeżdżącą. Może by się jakoś dokupiło podwozie z jakiegoś też Mahano. No zobaczymy. Ale takie mam marzenie. Może kiedyś się spełni. Ale wiem, że już PKP Energetyka się marzenie spełniło. Mam stonkę z wagonami. Spełni się niedługo marzenie. Może jeszcze w tym roku na pewno regojet skład sobie stworzyć. Międzynarodowy regojet. No i fajnie byłoby mieć właśnie takiego nurka, to bym sobie podpinał do Intercity, do mojej siódemki. Dużo wagonów by uciągnął, fajnie by było. Dobra, to teraz szykuję sobie te sprzęgi i nagram filmik w pełnym składzie.